Hejo, z tej strony Eleven, najlepszy podbijacz kosmosu ever, szczególnie pod względem lądowania swoimi statkami na drzewach, grzybach i czymkolwiek innym. W ogóle, tak jak mówię, jestem w innym miejscu. Nie wiem, coś zrobiłem między odcinkami, ale nie pamiętam, żebym zaszedł tak daleko. Nie wiem, gdzie się znajduję, po co, czemu i jak. Wiem tylko, że znalazłem technologię, która pozwoliła mi stworzyć błyskacz do mojego multinarzędzia i błyskacz powoduje, że mogę teraz szczyloć. Mamy rzutnie plazmy. Zaraz błyskacz, nie mam jeszcze błyskacza. Właśnie! Tego mi brakuje. Teraz mam błyskacz. To co się stało z tym save'em? Wszystko się w ogóle pokrzaniło, okej. Ale mam błyskacz. Coś jeszcze tam mi brakowało, bo coś mi tam mówiło, nieważne. Nie wiem gdzie jestem, chyba wyrzutnia plazmy, czym to można doładować? Plutonem. Doładujmy to sobie plutonem, niech będzie. Tutaj go chyba sporo w okolicy było i z tego co pamiętam, tutaj były jakieś zwierzaki. Mogę... Czy ja mogę teraz normalnie tym jakoś wydobywać, czy coś? Well, to nie jest to, czego szukałem. Chwila, co? Co? Nie można tego teraz zmienić, nie mogę strzelać normalnie? Coś jest nie tak. Coś jest bardzo nie tak. Ja mogłem normalnie przecież tego używać. A to powoduje, że mogę wezwać statek tylko. To niepotrzebnie to zrobiłem. Ale przynajmniej zleciał z grzybów. Mam dolecieć tam. Do ośrodka produkcyjnego. Czy to jest ta planeta, które widziałem zwierzaki, czy mi się wydaje? Gra jest trochę za cicho. Troszeczkę podgłośnie. Powinno teraz być lepiej. Tak, tam są jakieś zwierzaki. Ej, ale ja się boję teraz, bo ja nie mogę tym wydobywać, mogę tylko strzelać. Ale fajna jaskinia. Nie wiem, czy tam chcę... Okej, już zleciałem i tak. Przeładuj, okej, ale ja bym chciał... Czy ja mogę zmienić... Mogę atakować jeszcze z bliska, super, spoko. Ale czy mogę używać zwykłego lasera zamiast błyskacza teraz? To mi się nie podoba w ogóle. Kliknij, żeby zmienić tryb. Kliknij co? Zobaczę, czy w sterowaniu coś takiego jest. Jeżeli nie, to będę musiał po prostu to odinstalować. Włącz latarkę, wyłącz zoom, odpal broń, odpal granat, przeładuj, zmień tryb broni X. No właśnie, tego mi brakowało. Teraz jest dobrze, bałem się, że będę musiał to zniszczyć. Plutonu sobie pozbieramy, tak coś sądzę. Bo jego można posprzedawać za wciul dużo, a trzeba pozbierać wciul dużo. Latarka mi nie działa? Okej. Ej, ale dziwne to tutaj jest, nie? Tak inaczej niż poprzednio, tu coś jest pod spodem. Pod spodu, od spodu, pod spodem. Nie wiem, czy potrzebuję żelaza w sumie. Ja czytałem w sumie, że ludzie, którzy tworzyli tą grę, skupili się na tym, żeby naprawiać wszystkie błędy, a potem... Mogę się schylić? Nie mogę, tylko skaner włączyłem, dobra. A potem zamierzają pododawać nowe rzeczy. Ja się zastanawiam, jakie przykładowo to rzeczy będą. Węgla pozbieram, bo chyba tam go do czegoś potrzeba, a pluton wolę sprzedać na przykład. Są rzeczy, które wykorzystują czasami zamiast plutonu węgiel. Dobra, nie wiem. To nie. Teraz trzeba się stąd wydostać. Pytanie brzmi, czy dam radę? Dobra, spokojnie dałem radę. Tam 9, biorę w ciemno.
Dobrze, że się nauczyłem, że on wypada z meteorytów, bo inaczej lagi są. Ścina. To spróbuję. Pole widzenia w terenie, zmniejszę sobie trochę. Podczas lotu też zmniejszę trochę. Detale cieniowania na ultra, czemu? Ja to na wysokie miałem. Wiecie co, zrestartujemy grę i zobaczymy, jak to będzie teraz wyglądało. Bo włączyłem tryb okienkowy. I powinno być lepiej. Okej, tylko teraz pytanie. No pewnie, że mi nic nie zapisało. Ja pierdzielę. Dobra, zrobimy to jeszcze raz, trudno. Ale powinno być przynajmniej lepiej. Pozbieram ten pluton i resztę chrzanie. Oj, przegrzało mi się. Tu jest taki trik, że jak ten pasek, wy go nie widzicie, pasek jest po prawej u góry i on dojdzie do przegrzania, to kiedy się go po prostu zatrzyma, gdy jest na czerwonym, to się cały rozładowuje. Emeryl zbieraj, bo za niego jest dużo hajsu, tylko że... żebym jeszcze wiedział, gdzie on jest. Zainstaluj błyskacz. No zainstalowałem, halo, o co chodzi? Wyrzutnia plazmy, to może już zasilimy tym plutonem. Nasz kombinezon jeszcze usprawnimy do pełni. Hipernapęd sobie naładowałem, bo zrobiłem ogniwo warpowe, czy cokolwiek. A chyba po drodze jeszcze między odcinkami nauczyłem się, jak wytwarzać antymaterię, o ile dobrze pamiętam. Może mi gdzieś gra przypominać po drodze, żebym ją stworzył. Opuszczony ośrodek produkcyjny, pokonaj wzmocnione drzwi, aby wejść. Dobra, okej. W końcu zacząłem czytać, co mam robić. Na szczęście. Emeryl takie zielone. Tak, tak, wiem. Zaraz po mnie przyjdą, bo tutaj coś rozwalam. Magazyn. Gdzieś pod moimi stopami słyszę niekończący łoskot maszyn wykonujących nieznaną mi pracę. Nagle ekran zaczyna migotać i pojawiają się na nim litery. Nada, nada, uciekaj Atlas, znajdź nas, nada, nada. What? Następnie pojawia się informacja, aby... Następnie pojawia się formuła, mogę wytwarzać własną antymaterię. Dokładnie tutaj poznałem tą formułę. Dzięki tej wiedzy mogę teraz wytwarzać ogniwa warpowe. Ostatni element układanki. Mogę lecieć dokąd zechcę, a może nam mam podążać coś tam. No okej, dobra. Siły strażników zdezaktywowane. Czyli nie będą mnie napierdzielać. Analizuj technologię multinarzędzia. Odkrożną technologię. System schładzania promienia. Okej, może działać dłużej bez schłodzenia, ale najpierw będę musiał odblokować sobie więcej pól tutaj, żeby móc cokolwiek zrobić, więc... Chwilowo to ja to chrzanie. Uczysz się słowa rasy Wiken oznaczającego wykrywające. No dobra. Good. To coś zrobiliśmy pożytecznego. Uwielbiam ten statek, który cały czas ląduje nie wiadomo gdzie. O, tutaj jest Emeryl. Ślepota. Słucham.
To trzeba coś przerzucić do statku. Węgiel, żelazo, cynk, cokolwiek. Tamten Emeryl poszedł się srać, prawda? Nawalasz do mnie, czy coś? Nie, okej. Dobra. Myślę, że możemy się stąd wynosić, lecimy gdzieś dalej. Aktywuj hipernapęd. Z przyjemnością! Tu jest złoto. Jasny. No i nie zbiorę. Chyba wyląduję i pozbieram trochę tego złota, póki jeszcze mam miejsce i jak gdzieś dolecę, to najwyżej je posprzedaję, bo chyba ej, ładnie tu się naprawdę robi. Serio ładnie. Ja jeszcze sobie w grafice zmienię opcję, żebym miał większe pole widzenia. O ile się da. Ach, to nie da się zrobić. Czułość, rozglądanie się, nie da się zrobić. Field of view innego, no dobra. Mogę wylądować tam na dole? Bo nie wiem, czy tu po tym dolecę. Mogę rozwalić zawsze przecież, dobra, spoko. A to jest to jest ogromna... Okej, okay. To jest Emeryl, spoko. Pożyczą, wezmę. Cokolwiek. Tu sobie stanę, będę wydobywał. Całe moje. Tylko ile mam miejsca na to? O miazga. To jak ja to posprzedaję, to będzie naprawdę dużo tych. Wezmę ten emeryl, tak, bogactwo. To chyba też jest, co to było. Nie pamiętam nazwy. Heryd, to mógł być Heryd i chyba to pójdę sprawdzić. Dobra, myślę, że tyle starczy. Od dołu już nic nie mogę wziąć, prawda? To też jest emeryl. Tylko fragmenty tylko. Ile mam miejsca? Tam 9 schowam na statek. Pluton też. Mam sporo miejsca, spróbuję ten Heryd jeszcze wydobyć. Czy cokolwiek to jest. Przechadzka pod Niemorskim. No pięknie. Dokładnie, to Heryd. Zrobimy sobie miejsce, żeby tutaj stanąć, nie stać w wodzie, która prawdopodobnie jest toksyczna. Akumulator tarczy tylko? O nie, 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 chwila. Ja potrzebuję tam 9 do tego, a ja nie chcę... Statek poza zasięgiem, super, dobra. Pozbieram trochę tego i teraz po prostu wrócimy. Podtrzymywanie życia... trzyma się jeszcze, więc po co dotykać? Silnik pulsacyjny, wszystko działa, super, dobra. Trzeba się dostać teraz na górę, tylko trzeba sobie zrobić przejście. Like this. Uuu, ja tam czymś rzuciłem, przepraszam. O Jezu. Zaczęło padać. Ale tu są zarąbiste widoki. Jak ja uwielbiam tę grę za te widoki, naprawdę. Okej, wynosimy się stąd. Możemy silnik pulsacyjny włączyć, czy trzeba na razie tak polecieć? A tu jest... Dobrze, tu jest planeta, tutaj nie możemy. Możemy tu, w tę stronę. Ała, moje oko. Dobra, myślę, że w nich się nie chcemy wdupić. Obczajmy mapę galaktyki. Dokąd możemy lecieć? Cztery planety. Tu są trzy planety, tu trzeba ulepszyć napęd do tego. O, tu się można rozglądać.
Po tym się można rozglądać. Ale to jest piękne. Tu jest słońce. Można do tego słońca czy coś? Aha, bo to jest właśnie system cały. Za daleko jeszcze. A to tutaj, to co to jest? Ile tego jest? To wszystko to są systemy, do których możemy dotrzeć? Okej. Wróćmy się. Tu jesteśmy. Możemy lecieć do kilku kolejnych światów, tak? Czy wylatuje jeden księżyc? Wymagany reaktor Warp Tau. Okej, czyli jeszcze nie da rady. Ej, nie chciałem z tego wychodzić. Jeszcze raz, zaraz. Muszę ogarnąć tę mapę, żeby wiedzieć, gdzie mogę lecieć. No jest tylko jedno miejsce chyba na razie. Lecimy! Nie wiem. Jakiekolwiek inne nowe miejsce. Spoko. Odwiedźmy, zobaczmy co tam będzie. Te statki są jakieś wrogie, ale są ładne, te podobają mi się. Nikt mnie nie atakuje? Wszyscy są grzeczni? Dobra, tutaj jest jakiś, to jest chyba księżyc, to jest planeta. Planeta wygląda fajnie, jest dużo wody. Czy jest tutaj coś jeszcze dookoła? Tak się rozglądam. Tu jest duża planeta. Ale chyba... Tu jest stacja. Polecimy na stację, posprzedajemy staw i myślę, że dopiero potem... Okej, musimy sobie minutę polecieć. Polecimy do stacji, tam posprzedajemy wszystko, co się da i polecimy na planetę... Tą tutaj. Bo mi się podoba. Zaraz, zaraz. O, tu jest, dobra. Już się zorientowałem trochę w terenie. Spoko. Nic, tylko czekać. Gwiazda śmierci, more like gwiazda śmieci, bo tam prawdopodobnie nic nie kupimy. Chociaż może. Przytrzymaj space, aby włączyć dopalacz. Silnik pulsacyjny wyłączony za blisko stacji kosmicznej. No, spoko. Genialny argument odnośnie wyboru obcej planety, bo mi się podoba. A bo tak, no bo co? No. Na księżyc też polecę. Dobra, ogarnąłem, że teraz jest kilka planet w jednym systemie, więc będę mógł po prostu poogarniać wszystkie planety po kolei. Podkrywać na nich coś nowego i lecieć dalej. Możliwie. Odkrywać nowe rzeczy. Jak można orientować się w terenie będąc w kosmosie? No jednak można. Masz te tam 3-4 planety orientacyjne i stację kosmiczną, tak? Więc to są twoje punkty orientacyjne i w tym się można orientować. Zapisano punkt odtworzenia, zapisano grę, spoko. Tego space'u wiśnia ci już nie odbierze, ja to wiem. Ja to wiem. No i good. Mam nadzieję, że teraz będzie dobrze. Tam nie przejdziemy, bo jest ten Atlas Pass cały, czy cokolwiek to jest. Troszkę mnie drażni, że ta kamera jest tak blisko, że nie mogę jej oddalić. Mieć większe pole widzenia. Witam, dzień dobry. Nikogo tutaj nie ma? Tak, terminale handlowe. Sprzedaj przedmioty, tam darandam, emeryl. Nie opłaca mi się, buu, ale zarobię tak sporo. Heryd mogę posprzedawać. I sprzedam go tyle, żebym sobie zostawił jakieś 100 coś.
Tak sądzę. Pluton. To jest w kombinezonie, a na statku mam plutonu 500. Tam jest 1000 czy też 500? To myślę, że to ze statku sprzedam po prostu ten pluton cały. Albo może nie cały, bo się boję, że mi zabraknie znowu na coś. Ale posprzedaję trochę, żeby móc na coś uzbierać. Sześcian konwergencji? Co? Rezonator dynamiczny zostawię. Cynk. Myślę, że posprzedaję, niech będzie. Miedź. Ta też. Żelazo też. Platynę. Też mogę posprzedawać, co ja się będę. I emeryl. Też sprzedam w ciul cały. Tu jeszcze mam emeryl, więc mi zostanie. Mam pluton heryd. Dobra, spoko. To coś tam pokupowałem. Kup przedmioty z galaktycznej sieci handlowej. Zobaczymy, czy jest tutaj coś, co bym chciał. Płyn scalający chyba nie za bardzo. Urządzenie używane przez korwaksów. To jest to jak z tych przeróbek z Iwony, co zawsze były przeróbki z darmowej wersji tego syntezatora mowy Iwona. I zamiast kurwa mówił korwa, bo każde U było wymawiane jako O. I korwaksi, no super. Piękna rasa, już mi się pięknie kojarzy, Herox. Szerokie zastosowanie farmakologii. Podstawowy produkt na galaktycznym rynku, dobra, tak dalej, no ale to tego chyba nie za bardzo chcę. Co bym chciał stąd wziąć? Bardzo ciągliwy stop. Nie potrzebuję nic. Dobra, posprzedawałem. Tutaj się nie dostanę, prawda? Atlas Pass, jasne. Tu też Atlas Pass. A wezmę ten węgiel. Zarobione jednostki, no super, przedsiębiorca. Czy ja wiem? Ej, ale fajne designy tych statków mają, ten mi się podoba nawet. Z przodu może nie tak bardzo, jest trochę dziwny. Ale mój mi się najbardziej z tych wszystkich podoba obecnie. Taki najprostszy w sumie. Okej, więc to jest ta planeta, ta dziwna. Lecimy najpierw na planetę tą. Za bliskiej stacji kosmicznej. Za bliskiej stacji kosmicznej. No dobra, zaraz sobie od niej odlecę, to będzie lepiej. No hej. Trzeba chwilę odlecieć. Teraz mogę. Okej. Lecimy! ...20 sekund. Nie jest to jakaś długa podróż, ale to jest fajne. Zwiększ FOV, jeżeli chcesz mieć większy, no ale właśnie... To oni tego nie przetłumaczyli jako... A no tak, pole widzenia. Faktycznie mogłem to spartaczyć. Ale zajebiście! Jak zajebiście! Ej, robi się coraz ładniej, nie? Tutaj coś widzę, że jest, więc tutaj sobie chyba wylądujemy. Miałem pojęcia, gdzie ląduję, na czym. Tam coś... Na czym ja znowu wylądowałem?
Zmarznięta planeta jest burza śnieżna. No oczywiście na drzewie. Naprawdę jestem genialny w lądowaniu. Najlepszy. Minus 101 stopni. Warunki ekstremalne. Zajebiście. Co to jest? Co to jest za cholerstwo? Czy tu mi się to ustabilizuje, jak tutaj wejdę? Podałoby coś na tej planecie znaleźć, no mimo wszystko, skoro tu już jesteśmy. Dalej 101 stopni. Wiesz co, zmniejszę sobie tą grafikę, bo mnie dowala pole widzenia w terenie. Tak do 90, podczas lotu też. Wolę widzieć więcej. No i teraz widzę więcej, chyba. Bo mi się tylko wydaje. Nie, jest dobrze. Emeryl, pluton, węgiel, tak mi lampi w oczy, no super. Temperatura się nie stabilizuje, temperatura mnie właśnie dowala. No właśnie nie. O, nawalasz do mnie, okej. Gdzie są? Gdzie jesteście? Przeładuj, no naprawdę teraz. Nie potrzebuję na niego pól w ekwipunku. Chyba. Też może tam być coś fajnego. Mogę tego tyle przenieść? Okej. Coś mi martwiło, czy ja tego nie wyrzucam czasami. A skoro mogę mieć tyle miejsca, to spoko, ja się cieszę. Przełącz to na wydobywanie czy coś, a nie nawalaj do skał z pistoletu. Pluton, plutonem, ale chciałem znaleźć coś innego. Myślę, że tu będzie jakaś inna temperatura trochę. Że trochę więcej przeżyję, najwyraźniej nie. Co to jest? Jakaś... To nie wiem, czy to jest roślina, czy robot. Każdy mi się z takimi robotami z Gwiezdnych Wojen. A tam jest mój statek. Myślę, że nawet te warunki ekstremalne to jakoś przeżyje chwilowo. Tam jest coś do odkrycia. Tam też jest na dole coś do odkrycia. Tu u góry nie ma nic. Po co ja tu idę? Oj, to może być słabe. Cześć! Nie bój się! Nie bój się, easy. O, jakie uśmiechnięte. Super, że jest burza i mi teraz... Oh shit! Oh shit! Mogę się zginąć. Świetnie! Rewelacja! Pluton tam 9 cokolwiek. Muszę naprawić sobie tarczę, bo zaraz zdechnę. Akumulator tarcz, niech będzie. Cokolwiek. Trzeba zwracać do statku, bo będzie słabo. Ze mną. Już jest słabo. Naprawdę. Jak ja tam wsiadłem, to ja nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Skanuj te zwierzątka. Na szczęście sobie nie zginąłem. Nie wiedziałem, że tu mogą być takie burze. Atlas, znajdź nas, usłysz nas. To jest jakaś chora religia, to... Dobra. Lećmy to odnaleźć, czy cokolwiek. Dobra, jak są lagi ostre, to wyląduję i to ponaprawiam.
Tylko muszę gdzieś mieć gdzie zapisać. Więc easy. Już działa? Ja chwilowo nie wiem, gdzie mogę zapisać grę. Więc... O, dziękuję, ładnie wylądowałem. Dobrze, więc ja wylądowałem koło tego całego monolitu. To jest najwyraźniej ścieżka fabularna gry, którą porzuciłem. Z jakiegoś dziwnego powodu, za dużo się naglądałem Gwiezdnych Wrót i myślałem, że wiecie, obce religie to będzie to nie wiadomo co. Więc może jeszcze chwilę tutaj ścinać, zapiszę gdzieś. I skonfiguruję grę tak, żeby działała już normalnie. Czy coś. No, poznałem 10 słów. Super. Cóż to jest? Monolit stoi w ciszy na powierzchni planety. Nie pasuje tu. Ja też tu nie pasuję. Słyszę szmer, powraca wizja czerwonej sfery. Atlas znów do mnie przemawia. Ponownie czuję euforię, ale i przerażenie na widok swojego stworzyciela. Następnie stworzyciel mnie opuszcza. Najwyraźniej pamięta moją wcześniejszą odmowę kroczenia jego ścieżką. Najwyraźniej... Widzę obrazy kosmosu, wizję czarnych dziur, dziwacznych stacji, przebłyski kodu i równań. Nagle wszystko znika. Szukaj centrum albo idź dokąd zechcesz. Jeśli nie będziesz kroczyć naszą ścieżką, nie pomożemy ci. Odrzuć Atlasa, idź własną drogą. A ja nie mam innej opcji? Dostałem ogniwo warpowe. Dlaczego? Why? Co jest? Mam ich znaleźć mimo wszystko, czy cokolwiek? Nie wiem. No to by wychodziło. Zacznijcie do mnie nawalać, to wam matkę zabije, nie? Dostałem ogniwo warpowe i możemy naładować sobie hipernapęd, żebyśmy lecieli dalej, ale co nam to da? Sięgam, dotykam kamiennego markera i czuję konwulsje wstrząsające moim ciałem. Umysł wypełnia mi prawdziwa historia geków. Poproś naukę języka, niech będzie. Nie wiem, czy to jest jakiś moment, w którym gra mi się zapisała? 21.14, tu jest 17. Myślę, że gra się co jakiś czas zapisuje, no ale... Nie wiem kiedy, to jest ten problem. A wolałbym wiedzieć. Dobra, chwilowo po prostu wyjdę z gry, bo ona jest zapisana 4 minuty temu, więc dużo nie straciłem. A nie wiem czy... Czy całe nagranie się nie spartaczyło. Bo było sporo z tym problemów, tak jak mówiłem, no to jest gra dość wymagająca. Tutaj jest jakaś informacja na Steamie, że są mody do... No Man's Sky, które pozwalają latać statkiem niżej nad powierzchnią planety. I myślę, że jeżeli to byłoby jakieś sensowne... Ujdź, tutaj można się porozbijać o skały. Ale myślę, że to będzie fajny dodatek do gry, więc chyba to ogarnę.